Mam tutaj prośbę o to, by Zarząd Województwa przyjął projekt programu Funduszy Europejskie dla Podkarpacia, by można było rozpocząć konsultacje społeczne i rozpocząć i przeprowadzić proces weryfikacji naszych założeń z uwagami ze strony poszczególnych podmiotów zainteresowanych w korzystaniem ze środków nowego programu i zainteresowanych w tym, jak te środki będą wpływać na rozwój naszego regionu. Zatem poddam pod głosowanie uchwałę, która przyjmie projekt programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Podkarpacia i jednocześnie skieruje go do konsultacji społecznych. Kto jest za takim projektem uchwały? Dziękuję bardzo. Wszyscy są za. Za ten projekt został już formalnie skierowany. Pan dyrektor może powiesić to na stronie. Szanowni Państwo, dziś w godzinach porannych Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął projekt Regionalnego Programu Funduszy Europejskie dla Podkarpacia i skierował ten projekt do konsultacji społecznych. Te konsultacje społeczne oczywiście są konsultacjami obowiązkowymi, zapisanymi w ustawie. Muszą trwać minimum 35 dni, muszą trafić do środowisk samorządowych, środowisk organizacji społecznych i także do środowisk gospodarczych. To są pewne minima, które chcemy wypełnić, ale ta nasza konsultacja będzie miała charakter naprawdę szerszy. Chcemy, aby pozyskać opinie, komentarze, uwagi i propozycje z tych wszystkich środowisk, które wymieniłem, po to, żeby ten program jak najbardziej był dopasowany do potrzeb mieszkańców, do potrzeb społecznych i gospodarczych, do potrzeb przedsiębiorców, partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Chcemy, aby w tej konsultacji wzięli udział parlamentarzyści, radni, wszyscy, którzy poczuwają się do takich obowiązków obywatelskich, prawda, zabierania oczywiście głosu. Czas trwania konsultacji, tak jak powiedziałem, to minimum 35 dni. Chcemy od dzisiaj, czyli od 30 grudnia do 4 lutego te konsultacje prowadzić. Konsultacje będą oczywiście odbywały się w takim systemie publicznym, czyli od dzisiaj już program wisi na naszej stronie i można już za pośrednictwem formularzy, które tam są zawieszone, w sposób elektroniczny przesyłać do nas uwagi, przesyłać do nas propozycje. W ramach konsultacji zostaną zorganizowane cztery takie, tak jak powiedziałem, obowiązkowe i minimalne konferencje, ale będzie ich więcej. Od 14 stycznia, kiedy to w naszym Centrum Wystawniczo-Kongresowym G2A Arena odbędzie się konferencja rozpoczynająca konsultacje w Rzeszowie. Następnie 20 stycznia będzie Przemyśl, 24 Krosno i 26 stycznia w Tarnobrzegu. Jesteśmy w bardzo ważnym etapie, czyli rozpoczynamy konsultacje społeczne programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia. To ten element realizacji polityki Komisji Europejskiej, na który stawiany jest bardzo duży priorytet, czyli właśnie wysłuchanie opinii społeczeństwa, opinii mieszkańców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców w zakresie tego, jak projektuje się następną perspektywę 2021-2027 w zakresie inwestowania środków pochodzących z polityki spójności. Tak jak pan marszałek powiedział, program regionalny jest dwufunduszowy, zarówno te inwestycje twarde, jak drogi, kanalizacje, wodociągi, infrastruktura związana z odnawialnymi źródłami energii, kwestie związane z kulturą, turystyką, rozwojem przedsiębiorczości, ale również te projekty miękkie, finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, czyli właśnie włączenie społeczne, kwestie usług zdrowotnych, czy aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych. I to będzie realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia. Projekt naszego programu opiewa na alokację w wysokości 2 miliardy 181 milionów euro. Jest to kwota wyższa niż alokacja Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Jest to kwota wyższa o ponad 67 milionów euro, więc cieszymy się z tego, że będziemy mieli do dyspozycji środki większe. Środki te dzielą się na finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 3/4 środków, czyli 1,634 mld euro będzie z tego funduszu finansowane i 1/4 środków, czyli 547 milionów euro to Europejski Fundusz Społeczny Plus.